Błonianka jest naprawdę bardzo mocnym zespołem. Gdzieś spodziewaliśmy się tego, że będziecie grali w piłkę, potraficie to robić, bo oglądaliśmy gdzieś tam wasze mecze, analizowaliśmy. No i to się tylko potwierdziło. Bardzo mocny zespół, który momentami zepchnął nas gdzieś do obrony bardzo mocno, głęboko i mogli się na pewno gdzieś tą bramkę strzelić. Natomiast no to, co gdzieś tam mówiłem też przed chwilą, za dwa miesiące nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu wygraliśmy, tak? Ważne, że wygraliśmy w końcu, cieszy też, że na zero z tyłu, że udało się nie stracić gola. No super, no super. No gdzieś może za bardzo się tam się cofnęliśmy po bramce na 1-0. Gdzieś ta podświadomość zadziałała u chłopaków i stanęliśmy gdzieś za głęboko i to też było widać, tak? Na pewno gdzieś będziemy mieli, na ten temat będziemy rozmawiali, będziemy starali się to poprawić. No tak, ale tak jak mówiłem, no jest 1-0, 3 punkty. No, czy wygrywasz 5-0, czy wygrywasz 1-0, czy 7-6, no to i tak co są za to dopisywane, są 3 punkty. No i z tego się cieszymy. Dobry przeciwnik, dużo gry takiej taktycznej ze strony przeciwnika, od nas też takiego szukania luki, możliwości stworzenia sytuacji, ale jedyne co to, co stworzyliśmy, niestety było nieskuteczne dzisiaj. Po trenerze widać spokój, natomiast poziom frustracji po tej drugiej połowie, gdzie absolutnie zdominowaliśmy przeciwnika, jest chyba wysoki, prawda? Znaczy bardziej bym powiedział, że szkoda niewykorzystanych sytuacji i też musimy trochę więcej od siebie wymagać, jeśli chodzi o wymienność pozycji do tworzenia tych sytuacji. I tutaj upatruję bardziej poprawę naszej gry. Po przegranym spotkaniu z Huraganem Morąg, trener dokonał 5 korekt w podstawowym składzie, dzisiaj 5 innych piłkarzy wyszło w 11. Czy za tydzień również będziemy się spodziewali podobnych roszad? Zobaczymy, jak będą wyglądać zawodnicy w tygodniu. Tak jak mówię, jest u nas 24 zawodników i wszyscy są gotowi i po to są w drużynie, że w każdym momencie muszą wejść.